Zanim Rada Miasta podejmuje uchwałę budżetową w sprawie owej jednej z ważniejszych uchwał każdego roku, muszą obowiązkowo wypowiedzieć się wszystkie komisje. 5 grudnia na dzień przed Mikołajkami zebrała się Komisja Spraw Społecznych. Podczas jej posiedzenia doszło do zadziwiającego głosowania i zapewne nie takiego prezentu na Mikołajki spodziewał się Paśnik. Chodzi o zachowanie radnej Elżbiety Mizio. Podczas opiniowania budżetu radna nie poparła uchwały, a zrobiła to samo co radni opozycyjni, czyli się wstrzymała. Oznacza to, że na kilkanaście dni przed sesją Rady Miasta Mizio wykonuje dokładnie taki sam ruch jak pół roku temu Czubacki. Przypomnijmy, co stało się w maju. Maj i czerwiec to miesiące, w których ważą się losy włodarza miasta. Ci ostatni dwoją się i troją, aby otrzymać od Rady Miasta absolutorium. Fakt nieotrzymania większości w głosowaniu ukazuje słabość burmistrza, ale także zapowiada kłopoty w dalszym sprawowaniu władzy. Tak było w poprzedniej kadencji, kiedy okazało się, że absolutorium nie otrzymał burmistrz Janusz Bodziacki, który kilka miesięcy później przegrał wybory. Jednak brak absolutorium to także kryzys w zarządzaniu miastem, bo oznacza, że burmistrz nie ma już większości w Radzie Miasta i nie jest w stanie bez problemów zarządzać miastem. Zanim uchwała dotycząca absolutorium trafi pod obrady Rady Miasta, odpowiedni wniosek sporządza komisja rewizyjna. Kierowany jest on m.in. do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale także do radnych. I taki wniosek miała sporządzić w ostatni poniedziałek komisja rewizyjna. W jej skład wchodzą Teodor Czubacki, który pełni tam funkcję przewodniczącego, Renata Mazur, zastępca przewodniczącego. Czubacki i Mazur to działacze posługujący się nazwą Wspólny Lubartów, którzy w 2019 roku poparli podwyżki diet. W komisji zasiada także dwóch radnych PiS, czyli Piotr Kusyk oraz Krzysztof Rzyśko. Anna Kuszner reprezentuje barwy Platformy Obywatelskiej, a Wiesława Romańska-Serwin blisko współpracuje z Jackiem Tomasiakiem. Podczas poniedziałkowego posiedzenia doszło do trzęsienia ziemi. W chwili, kiedy komisja miała zagłosować nad wnioskiem w sprawie absolutorium, okazało się, że za głosowało tylko troje radnych, czyli Kusyk, Rzyśko i Mazur. Przeciw była Romańska-Serwin, zaś Czubacki i Kuszner wstrzymali się od głosu. Oznacza to, że Czubacki zachował się jak radny opozycyjny. Jest to tym bardziej znaczące, że Czubacki wywodzi się z tak zwanego żelaznego zaplecza Paśnika. Reasumując, wniosku nie poparł działacz tak zwanego Wspólnego Lubartowa. Skórę Paśnikowi uratowali współkoalicjanci z PiS. Oznacza to, że dzisiaj najbardziej wspierają poczynania Paśnika działacze PiS, zaś koledzy burmistrza ze Wspólnego Lubartowa odwracają się do niego plecami. Po tym, co zrobił Czubacki na tak zwanym rynku plotkarskim, pojawiły się różne teorie. Jedni twierdzą, że Czubacki już widzi, że Wspólny Lubartów nie ma żadnych szans w nadchodzących wyborach, a Paśnik przegra je z Kretesem i ewakuuje się z tonącego okrętu. Inni plotkują, że to tylko gra i Czubacki chciałby coś za swoje poparcie otrzymać. Są to oczywiście wyłącznie plotki. Okazuje się, że podobnie jak w maju, za pozytywną opinią głosuje tylko radna Renata Mazur. Czy zatem to już koniec koalicji z PiS? Tego nie wiemy. Pamiętajmy natomiast, co o Paśniku mówili w kampanii ci, którzy później weszli do koalicji wspierającej PSL-owskiego burmistrza. Takiego scenariusza, jaki nakreślony został przez nowych bohaterów lubartowskiej sceny politycznej, zaczyna się ostro, bo pada słowo marionetka. Później jest już ostrzej. Anonim krzyczy o pasożycie, o 10 milionach złotych płaconych dla określonych osób. Dokument to także napuszczanie mieszkańców domków jednorodzinnych na mieszkańców bloków. Później ponownie inwektywy, manipulacja, demagogia, by straszyć na końcu pierwszej strony mieszkańców wyimaginowaną spalarnią, gdzieś obok czyjegoś, ale nie wiadomo dokładnie czyjego domu. Na kolejnej stronie jest równie ciekawie. Tam panują takie słowa jak chucpa, podlizujący się radni, by skończyć na pajacujących kukiełkach. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, gdzie wspólnie z kandydatem na burmistrza, panem Krzysztofem Paśnikiem, złożyliśmy przed chwilą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz o możliwości popełnienia wykroczenia polegającego z jednej strony na zniesławieniu pana Krzysztofa Paśnika w materiale będącym anonimową, niepodpisaną ulotką, z drugiej strony na rozprowadzaniu materiałów wyborczych nieoznaczonych logo Komitetu Wyborczego. Według wstępnych ustaleń materiały te rozprowadzane były na zlecenie jednego z członków Prawa i Sprawiedliwości, członka sztabu wyborczego, kontrkandydata pana Krzysztofa Paśnika. Jest to smutna sytuacja. Ja rozumiem, że kampania kampanią, wybory wyborami, ale to jest chwytanie się takich elementów, które żaden normalny, przyzwoity człowiek nie powinien robić.
Zerknijmy zatem do ulotki, którą, jak informowali sami zainteresowani, kolportowali działacze PiS. Na stronie drugiej zapisano, czytamy: czy chcesz, żeby burmistrzem został niesamodzielny, marionetkowy kandydat Paśnik, który nie ma odwagi osobiście ponosić odpowiedzialności? Żeby zależny od PSL kandydat Paśnik robił w mieście miejsce dla kolegów z powiatu, bo już stracili stołki? To tylko część z cytatów i jeszcze jeden komentarz ówczesnego kandydata. Ci sprawiedliwi, prawi, etyczni, którzy mówią, że się wszyscy brzydzą takimi metodami, takie metody stosują, bo nie inne jak pan. Jakby prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Lubartowie uczestniczył w tym procederze, dostarczał ulotki osoby, która roznosiła te paszkwile. Te ulotki się nie wzięły, że tak powiem, z nich. To były profesjonalne, na papierze kredowym wydrukowane ulotki. Tak, tak, oczywiście. To, co mówiłem na briefingu prasowym, profesjonalnie wykonane ulotki. Powiem panu więcej. Mamy coraz większą wiedzę już na dzisiaj, kto w tym uczestniczył. A będą to ciekawe informacje. Myślę, że niektórzy obecni radni już, elekci, będą musieli spojrzeć mi w oczy innym osobom, bo tak naprawdę to jest szersza grupa, którzy w tym uczestniczyli. Sztab, tak? No właśnie, sztab, nad którym pan Janusz nie ma kontroli. To być może dlatego to się stało. Wiemy, gdzie było drukowane, wiemy, kto w tym brał udział. Myślę, że te rysuneczki na pierwszej stronie bardzo ładnie nas zaprowadzają do osoby, która to robiła, bo wygląd tych ludzików na pierwszej stronie literalnie wskazuje nam autora tych grafik. Moje nazwisko było szargane przez członków Prawa i Sprawiedliwości Lubartowskiego, gdzie szydzili ze mnie, ale mieszkańcy, nasi mieszkańcy, kochani mieszkańcy Lubartowa nie dali się nabrać na różne brudne zagrywki osób z otoczenia mojego kontrkandydata. Osobą z obozu kontrkandydata Paśnika jest m.in. radna, która podczas ostatniej komisji nie poparła tak ważnej dla burmistrza uchwały. Najpierw Czubacki, a teraz Mizio. Jeżeli okaże się, że głosowanie na Komisji Spraw Społecznych radnej PiS to nie przypadek, to może to oznaczać, że już podczas najbliższej sesji może się okazać, że kolejni radni odwrócą się od Paśnika. Jeżeli by się tak stało, to oznaczać będzie, że bez budżetu, bez większości w Radzie Miasta i bez absolutorium pozostanie ten, który w 2019 roku mówił, że takiej zgody na Radzie Miasta jeszcze nie było. Dla kanału S Angelika Karasek.